powiększej świadomości zagrożeń w społeczeństwie. Rosyjski kurs wypoczywawczy to na wieczorną skrzynkę samolotu, który rozbił się nad Morzem Czarnym. To jest krater wydobytą przed morza. Analiza zawarcie tymi informacji może pomóc w ustaleniu przyczyn katastrofy. Na miejscu upadku samolotu płetwo nurkowi również znaleźli kolejne ciała, ofiar katastrofy oraz dużo części rozbitej maszyny. Teraz już zmieniamy temat. Pół miliona ludzi jednocześnie oglądało Żubry online w tym sezonie. Portal Lasów Państwowych pokazuje obraz i dźwięk na żywo z polany w nadleśnictwie Brod w Puszczy Białowieskiej. Zwierzęta można obserwować także w nocy, umożliwiają to reflektory podstawienia. Gospodarczy temat dnia. Przed mikrofonem Dominik Koloński. Oczywiście spośród też to idealny czas na podsumowanie.
mieliśmy na światowych rynkach na początku roku ostry wielu ekonomistów i analityków, że te same były w stronę Chin. Tu pojawiły się obawy o wzrost gospodarczy państwa środka. Chiny spowalniają, to widać od wielu lat, to nie jest już wzrost dwucyfrowy, tylko w tym momencie mamy 6,5% i właśnie wskutek tego analitycy oraz ekonomiści bali się, że może spowodować to globalny kryzys gospodarczy. Wiadomo, jest to największa fabryka świata, dlatego wzrost gospodarczy, popyt, który generuje to państwo na wiele surowców, powoduje, że może doprowadzić to do światowego kryzysu. Na początku tego roku, bieżącego jeszcze roku, właśnie było mówione, że ten wzrost może spowolnić nawet do 6%, co byłoby taką pierwszą obawą, że możemy mieć do czynienia z twardym lądowaniem w Chinach, czyli nagłym załamaniem popytu oraz stanięciem tamtejszych fabryk. To się nie stało ze względu na to, co działo się ze strony tamtejszego Ludowego Banku Chin oraz rządu. Mieliśmy do czynienia ze sporymi interwencjami, w szczególności mieliśmy podbudowaną płynność, co z kolei doprowadziło w końcu do takiego rajdu na rynkach surowcowych, na bardzo dobrych nastrojach co do perspektyw przyszłych gospodarczych. To jednak pojawia się z kolei w obecnym czasie. Znowu mamy obawy o to, co będzie się działo w Chinach w przyszłym roku, w szczególności czy chiński rząd będzie raczej chciał w dalszym ciągu wspierać gospodarkę, czy raczej będzie się nastawiał na stabilizację wzrostu gospodarczego, na stabilizację tamtejszych rynków, gdyż mamy do czynienia z wieloma panikami spekulacyjnymi na tamtym rynku, w szczególności jeśli chodzi o nieruchomości. Tamtejsze ceny właśnie mieszkań, domów bardzo mocno rosły przez cały bieżący rok, natomiast ostatnie dane pokazują naprawdę duże wypłaszczenie. I to jest główny powód do obaw. Jeżeli będziemy mieli w dalszym ciągu spadek cen, to wtedy inwestorzy mogą znacząco wycofywać się z tamtejszego rynku i doprowadzić być może nawet do podobnego kryzysu, który miał miejsce w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. No ale na Chiny tym bardziej będziemy patrzeć ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Donald Trump. Oczywiście pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami może dojść teraz do większych zaostrzeń, szczególnie od strony handlu, od polityki handlowej, gdyż Donald Trump przedstawił szereg różnego rodzaju pomysłów na temat podatków. Między innymi takim podatkiem jest podatek graniczny, który ma na celu podbudować pozycję amerykańskich eksporterów, czyli mówiąc prosto, amerykański eksport nie będzie oprocentowany, nie będzie tutaj żadnych podatków, natomiast import ma już być dosyć sporo. Będziemy mieli właśnie nowy podatek importowy, który może sięgnąć nawet 20% i spowoduje to znaczące pogorszenie nastrojów właśnie na rynku handlowym na świecie i może doprowadzić do dużej deprecjacji takich walut właśnie jak chiński yuan czy koreański won, gdyż mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że te waluty krajów wschodzących będą tracić do amerykańskiego dolara. Sam wybór Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych też nie przeszedł niezauważony na rynkach. Na początku mieliśmy oczywiście dużo obaw. Rynki nie lubią zmian, dlatego mieliśmy chwilową wyprzedaż na rynkach akcji. Również mieliśmy wzrosty cen złota. Dolar bardzo mocno tracił. Natomiast później inwestorzy zupełnie inaczej spojrzeli na to, co będzie robił Trump. Tak naprawdę Trump zapowiedział szereg rodzajów reform, w szczególności na temat podbudowania wzrostu gospodarczego, perspektyw gospodarczych, w szczególności bardzo duże wydatki fiskalne, które mają na celu właśnie spowodować, że potencjalny wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych będzie zdecydowanie większy. Natomiast to powoduje wszystko odbicie inflacji. Ta inflacja rośnie nie tylko w Chinach, ale również w Stanach Zjednoczonych, co może doprowadzić do takiego nowego miksu politycznego, czyli będziemy mieli bardzo wysokie wydatki fiskalne oraz wyższe stopy procentowe. Z drugiej strony będzie to oczywiście doprowadzało do budowania się dosyć już dużego długu w Stanach Zjednoczonych, więc w dłuższej perspektywie, jeżeli ten wzrost gospodarczy większy się nie uda, może to być sygnał ostrzegawczy właśnie dla tej gospodarki. To pozostańmy na chwilę jeszcze za oceanem. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych i zapowiedział
co kolejne w przyszłym roku te wydarzenia też wpływają na rynki? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim wpływa to na amerykańskiego dolara, a wiadomo, amerykański dolar jest powiązany z bardzo dużą ilością aktywów na świecie. Przede wszystkim bardzo dobre dane z tej gospodarki doprowadziły do tego, że mamy właśnie tą podwyżkę, ale również polityka Trumpa i zapowiedzi w stosunku do tej polityki. Mamy właśnie odbicie tych oczekiwań inflacyjnych, co powoduje właśnie, że Rezerwa Federalna zdecyduje się na to, że w przyszłym roku będziemy mieli więcej tych podwyżek stóp procentowych, ale to wszystko będzie w dalszym ciągu zależeć od danych gospodarczych. Jeżeli będziemy mieli jakieś spowolnienie na przykład na rynku pracy, no to wtedy ta ilość podwyżek stóp procentowych może się zmniejszyć. Natomiast z drugiej strony, jeśli inflacja będzie nam rosła bardzo, bardzo mocno, to te stopy procentowe mogą rosnąć jeszcze szybciej. A wybór Donalda Trumpa miał wpływ na ceny paliw, bo na pewno taki wpływ miało porozumienie państw OPEC dotyczące ograniczenia wydobycia. Po części tak, gdyż Trump zapowiedział nam większe reformy gospodarcze, również wspieranie tego wzrostu, to z kolei powoduje, że ceny surowców energetycznych, ceny surowców przemysłowych nam rosną. Z drugiej strony ten rajd był lekko ograniczony przez siłę amerykańskiego dolara, gdyż dolar jest powiązany z surowcami. Silny dolar powoduje, że surowce są pod presją sprzedażową, więc tutaj zdecydowanie na wzrosty cen ropy miało właśnie porozumienie OPEC. No właśnie, tutaj Rzeczpospolita dzisiaj prognozuje średnie ceny oleju napędowego, które mają wynieść, średnio podkreślam, 4,11 zł w przyszłym roku, a za litr benzyny popularnej 95 będzie to 4,33 zł. To optymistyczne założenia? Są to zdecydowanie optymistyczne założenia, natomiast jak najbardziej realne. Z jednej strony oczywiście te wzrosty cen ropy są nieco bardzo przesadzone, natomiast wydaje mi się, że polscy producenci paliw nie dzielą się swoimi marżami, dlatego musielibyśmy mieć zupełnie inną politykę ze strony tych firm, aby właśnie spowodować, żeby te ceny tak nisko wyniosły. Myślę, że 4,50 za 95 to jest minimalny poziom, maksymalny poziom taki wsparcia. W tak krótkim podsumowaniu nie da się powiedzieć o wszystkich wydarzeniach, ale na pewno nie może zabraknąć tego wspólnego hasła. Brexit 23 czerwca to wydarzenie też miało ogromny wpływ na rynki. Bardzo dużo obaw o to, co będzie się działo z europejską polityką, z tym, co będzie się działo w Wielkiej Brytanii, natomiast jeszcze nie mamy żadnych konkretnych działań, nie mamy żadnych konkretnych widocznych rezultatów, oprócz oczywiście bardzo słabego funta, który z kolei odbudowuje tak naprawdę perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii, gdyż mamy w tym momencie zdecydowanie lepszy eksport niż w poprzednich latach. Mamy również bardzo dużą sprzedaż detaliczną w tym kraju. Również co wynika z przyjazdu turystów, którzy korzystają z tego bardzo taniego funta i właśnie kupują tamtejsze produkty. Natomiast ten wzrost może być oczywiście ograniczony poprzez spadek inwestycji. Jednak sam Brexit i to, że Wielka Brytania może nie mieć dostępu do jednolitego rynku, powoduje, że zagraniczni inwestorzy raczej odwracają się od Wielkiej Brytanii. Tu jeszcze wrócę na chwilę do prognoz przedstawionych przez Rzeczpospolitą, która prognozuje, że w przyszłym roku za euro będziemy płacić 4,30 zł, za dolara 4 zł, a frank szwajcarski będzie kosztował 4,20 zł. Michał Szczajniak, analityk Trade Brokers, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, ile Polska traci na szarej strefie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio PR. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 18 minut po godzinie 9. Debata poranka. Tunezyjskie siły bezpieczeństwa aresztowały 5 domniemanych dżihadystów. Dzień wcześniej zatrzymały jeszcze 3 mężczyzn podejrzanych o związki z Anisem Amrim. 24-letni Tunezyjczyk podejrzany o dokonanie zamachu w Berlinie został w piątek zastrzelony przez policję w Mediolanie.
Chwilę temu kierowca 40-tonowej ciężarówki wjechał w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc blisko 50. Zamachowiec zastrzelił znajdującego się w szatarce Polaka, który usiłował przeszkodzić mu w zamachu. O światowym terroryzmie porozmawiamy w naszej dzisiejszej czwartkowej debacie poranka. Łukasz Sobolewski, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Monika Bartoszewicz, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry. Kłaniam się. Oraz Wojciech Cegielski, Informacyjna Agencja Radiowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. W Niemczech kontynuowane jest śledztwo po zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym. I po raz kolejny u naszych zachodnich sąsiadów, ale myślę, że i w całej Europie zapanował strach. Państwo spodziewacie się eskalacji temu podobnych wydarzeń na starym kontynencie? Znaczy na pewno jest wiele grup, wiele osób, które będą próbowały dokonać następnych zamachów, choćby. No jeszcze stosunkowo oczywiście mało wiemy o tym zamachu w Berlinie, mało wiemy o motywach działania Tunezyjczyka, mało wiemy, no poza tym filmem, który pojawił się w internecie, filmem, na którym Tunezyjczyk poprzysiągł wierność tak zwanemu państwu islamskiemu. Z tego też nie można jeszcze wyciągać zbyt wielkich wniosków. Znaczy nie wiemy, czy to państwo islamskie stało za tym zamachem, nie wiemy, czy państwo islamskie w ogóle wiedziało o istnieniu tego Tunezyjczyka. Być może tak, być może nie. No ale sam fakt tego, że ktoś próbował wykorzystać ciężarówkę po to, żeby wjechać w tłum, zamach bardzo podobny do zamachu w Nicei z lipca tego roku, też pokazuje, że takie próby będą. To, że taka jedna próba była i się zakończyła sukcesem dla tego człowieka przynajmniej, to jest oczywiście jeden z iluś tam przypadków. To znaczy my nie wiemy, ile służby niemieckie, francuskie, belgijskie, służby z całej Europy, ile ugarniły zamachów, niekoniecznie tak, niekoniecznie z użyciem ciężarówki, ale w ogóle zamachów, czy też prób zamachów. Bo... My wiemy, ile służby ugarniły zamachów, dlatego że te dane pojawiają się w raportach Europolu i wiemy, że ten wzrost jest ogromny. Jeżeli porówna się raporty z 2014 roku i potem 2015 roku, to ten wzrost jest o ponad 50% geometryczny. To zresztą potwierdzają same dane i przedstawicieli tych bezpieczeństwa, i też polityków, chociaż politycy mówią o tym niechętnie. Jeżeli chodzi o ilość podejrzanych czy ilość osób monitorowanych pod kątem ich powiązań z siatkami dżihadystycznymi czy organizacjami sympatyzującymi z państwem islamskim, bo to nie są tylko i wyłącznie organizacje terrorystyczne, czasami są to takie organizacje, które na przykład wydają stowarzyszenia kulturalne albo grupy charytatywne, bo takie przypadki też są. I Rob Weingart mówił po ataku w Niczei, że takich podejrzanych w Europie jest około 4000. My wiemy, że we Francji w zeszłym roku takich podejrzanych było 4000, potem wzrosło to do 8000, a teraz mówi się tak delikatnie około 15000, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są tylko mężczyźni. 25% tych osób, które się monitoruje, które się sprawdza, które się gdzieś tam dorywkowo weryfikuje, to są także kobiety i dzieci, co wpisuje się w jeden z takich nieudanych zamachów, o których pan redaktor wspomniał, czyli w Ludwigshafen, gdzie plecak z materiałami wybuchowymi został podłożony przez 12 lat. Te liczby zatrważają, ten przykład zatrważa, bo jeśli przyjąć, pani doktor, że choćby tylko część tych osób podejrzanych będzie starała się dokonać zamachu, należy niestety również założyć, że części z nich może udać się dokonać zamachu takiego czy innego, tym bardziej, że terroryści zmieniają metody działania, często działają już w charakterze samotnych wilków. Czy my w walce z tak właśnie działającymi mordercami, terrorystami jesteśmy na straconej pozycji? Nie, nie jesteśmy na straconej pozycji, ale oczywiście wiele zależy, czy głównie nasz sukces albo porażka zależą od działania służb. To są rzeczy oczywiste. One działają dobrze?
Myślę, że tak, chociaż znowu, pewnie w wielu krajach toczą się debaty, nawet jeśli to nie są debaty publiczne, o to, jak bardzo te służby powinny być dofinansowane, czy nie jest tak, że w służbach pracuje po prostu za mało ludzi, bo jeśli mówimy o takiej skali, o jakiej mówiła pani doktor, ludzi, którzy są gdzieś tam na widelcu służb, są obserwowane, no to do tego też musi być armia ludzi właśnie po to, żeby taki monitoring prowadzić. Bardzo często mówi się o tym w takich debatach ekspertów, trochę mniej pewnie mówi się o tym już na forum publicznym, takim bardzo otwartym forum, czy kraje poszczególne, takie jak czy Polska, czy Niemcy, czy Francja, wiele różnych krajów zachodu, powiedzmy, na ile przeznaczają pieniądze na służby i czy te służby działają sprawnie, nie dlatego, że ktoś jest fachowcem albo nie, że dana osoba z służb specjalnych potrafi robić swoją robotę, tylko czy ma wystarczające środki, zasoby do tego, również finansowe, czy jest na przykład wystarczająco dużo pieniędzy w służbach, żeby, nie wiem, jest powiedzmy jakiś sobie tam ośrodek monitorujący w danym regionie, nawet nie w kraju, a w regionie, te wszystkie osoby podejrzane, czy jest tam odpowiednio dużo ludzi, żeby ci pracownicy służb po prostu nie byli skamęczeni. To są bardzo, gdzieś tam na końcu dojdziemy do takich bardzo prozaicznych rzeczy, bo jeśli mamy do czynienia z 4-5 tysiącami osób, które są podejrzane, to musimy mieć też właśnie armię ludzi, która będzie zajmować się monitorowaniem tych ludzi, po prostu śledzeniem tych ludzi, patrzeniem, czy ci ludzie nie przygotowują jakiegoś zamachu. Czasami się to udaje, czasami nie. Ja mam wrażenie, chociaż mówię, podkreślam, że to jest tylko wrażenie, że w przypadku Tunezyjczyka może ktoś go po prostu nie upilnował. Gdzieś go tam ktoś stracił z pola widzenia i jemu akurat się udało. To jest jeszcze kwestia, oprócz zasobów, mam to udało, do którego zupełnie racie, to jest jeszcze kwestia czasu. To jest, trzeba mieć czas na to, żeby wyrobić te ogromne masy informacji, a druga rzecz to jest właśnie kwestia wymiany informacji, bo jeżeli chodzi o Tunezyjczyka, to się powtarza kilka motywów, które nie wyczerpaliśmy wcześniej. Brak wymiany informacji pomiędzy służbami różnych krajów. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób on dotarł z Berlina do Mediolanu. To jest druga rzecz. On wcześniej był on wcześniej był skazany we Włoszech. Znaczy to nie jest osoba, która była takim typowym chińskim, taką czystą skórą, nieznaną służbą, służbą prawa. On był tam. To powinno wyjść. Kwestia czasu, żeby przerobić te ogromne masy, to jest związane oczywiście z kryzysem migracyjnym. Masy ludzkie, które przyjeżdżają z daty i albo nie mają dokumentów, albo udają, że nie mają dokumentów, albo mają dokumenty, które są po prostu fałszywe, to trzeba zweryfikować. Niemcy w zeszłym roku już zaczęli mówić o tym, że jest niemożliwością zrobienie tak zwanych background checks, czyli sprawdzania historii życiowych tych, którzy przybywają, bo na to po pierwsze nie ma czasu, po drugie nie ma pieniędzy. Potem kwestia wymiany informacji pomiędzy chociażby członkami Unii Europejskiej, o której w Brukseli mówi się, to jest też motyw, który powraca, bo okazuje się, że może być tak, że jakaś osoba na przykład odsiaduje wyrok w Grecji, a potem przybywa do Niemiec i zaczyna od zera. Jeżeli przypomnimy sobie historię na przykład mordercy Marii Redenburger, człowieka, który był już skazywany za przestępstwo na tle seksualnym i jednak udało mu się jakby zacząć z nową kartą w nowym kraju. To są wszystko te same problemy i tutaj mamy dokładnie te same motywy w innej konfiguracji. Czyli lepsza współpraca służb może być receptą na zażegnanie, no zażegnanie raczej nie, ale no minimalizowanie tych zagrożeń, jak w kontekście działania służb w krajach zachodniej Europy ocenia się państwo działania służb w naszym kraju. No, nasz kraj jest o tyle specyficzny, że przede wszystkim mamy kraj, w którym jest stosunkowo niewielu przyjezdnych. W Polsce nie ma zbyt wielu muzułmanów. Oczywiście są, ale to nie jest ta skala. W związku z czym przeprowadzenie zamachu w Polsce jest dużo trudniejsze niż przeprowadzenie zamachu we Francji, w Belgii, bo nie ma u nas takich dzielnic, gdzie mieszkają na przykład muzułmanie. Tak jak w Paryżu, czy pod Paryżem mieszkają na przykład muzułmanie, czy też mieszkańcy, czy też osoby, które pochodzą z krajów afrykańskich. Mówię tutaj głównie o Magrebie, o północnej Afryce i tam jest po prostu trudniej dotrzeć. W Polsce jednak mimo wszystko, jeśli zobaczymy, jeśli znajdziemy się na ulicy, może nie w Warszawie, ale w jakimś mniejszym mieście, to
jeśli idzie tam osoba o innym kolorze skóry, ona jest dużo bardziej wyświetlana, bo to nie jest jedna z wielu osób o innym kolorze skóry, tylko ona jest widoczna, w związku z czym trudniej jest przeprowadzić, bo jednak mimo wszystko, żeby prowadzić za... Taka burza. Chociaż zadam pytanie oczywiście o ten zamach najnowszy w Berlinie. No nie była, tylko cały czas jest bardzo długo przygotowywane, ale mimo wszystko w większości przypadków to wymaga czasu, to wymaga sił, środków i jest potrzebny ten czas od momentu, kiedy komuś się urodzi w głowie, że zróbmy taki, a taki zamach, do momentu jego przeprowadzenia. To jest to przygotowanie, ta logistyka zamachowców i oni tutaj muszą pozostać nierozpoznawalni przez służby. Jeśli to im się uda, to zamach im się udaje. I bardzo często jest tak, że właśnie zamach jest, kolejne zamachy, kolejne akty terroru są eliminowane już na tym etapie przygotowań, kiedy służby nagle wpadają na trop kogoś, że ktoś coś podejrzanego robi. Więc w Polsce jest to o tyle łatwiejsze właśnie dlatego, że mamy bardzo małe diaspory ludzi z zewnątrz. Jeśli pani pozwoli postawić małą kropkę, zrobić przerwę, ale oczywiście wrócimy do tematu zagrożeń terrorystycznych w Europie i na świecie. W drugiej części naszej debaty, tymczasem teraz zapraszam już, ponieważ zbliża się godzina 9:30 na skrót informacji dnia w Polskim Radiu 24. Informacje dnia w skrócie. Kocko, zapraszam. Strażacy ponad 830 razy wyjeżdżali minionej nocy do interwencji związanych z wichurami przechodzącymi nad Polską. Największe szkody odnotowano w północnej i zachodniej części kraju. Silny wiatr zrywa na północy Polski linii energetycznej i powala setki drzew. Rzecznik prasowy Straży Pożarnej Paweł Frączek powiedział, że najtrudniejsza sytuacja jest w zachodniopomorskim i pomorskim. Największe interwencji odnotowano na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zdecydowana większość działań strażaków związana jest z usuwaniem setek powalonych przez silny wiatr drzew, a także strażacy zabezpieczali kilka uszkodzonych dachów w województwie pomorskim. Która uszkodziła również dwa samochody. Emil Apeczkin, dyżurny z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, powiedział, że na Bałtyku i w rejonie nadmorskim szaleje sztorm. Dochodzi do wyrzucenia Boforta. Mamy wiatr zachodni, porywa nawet powyżej 100 km na godzinę. Problemy są także na PKP, właśnie z uwagi na powalone drzewa, a jednakże te szlaki kolejowe są drożne, tylko pociągi mają nieznaczne opóźnienia. Trzeba uważać na drogach gminnych i powiatowych, gdzie leżą połamane konary. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na obszarze całego kraju wydał UNGW. Wszędzie, z wyjątkiem Pomorza, obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Nad morzem, gdzie wiatr ma silniej, wydane ostrzeżenia mają drugi stopień. Żywioł może już stanowić tu zagrożenie życia i powodować duże straty materialne. Prognozuje się, że wiatr może porywać wiatr nawet z prędkością przekraczającą 120 km na godzinę. Przez trzy świąteczne dni na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców, poinformowała Komenda Główna Policji. Ponadto przed rokiem w 177 wypadkach zginęło 18 osób, 246 było rannych, a policja zatrzymała wówczas 735 nietrzeźwych kierowców. Jedną z przyczyn tegorocznych wypadków były trudne warunki na drogach spowodowane wiatrem i opadami deszczu. Strażacy z kolei podczas świąt interweniowali 2071 razy w całej Polsce. W 17 pożarach zginęło 8 osób, a 41 zostało rannych. 1783 zdarzenia wiązały się z wypadkami, wichurami i innymi zdarzeniami. Strażacy odnotowali także 171 fałszywych alarmów. Rosyjskie władze wydały zakaz lotu wszystkich samolotów Tu-154. Ma on obowiązywać do wyjaśnienia przyczyn katastrofy maszyny tego typu, która spadła przedwczoraj do Morza Czarnego. Zginęło 92 osoby, w tym artyści z wojskowego zespołu reprezentacyjnego imienia Aleksandrowa. W miejscu katastrofy niedaleko Soczi trwa akcja poszukiwawcza. Odnaleziono czarną skrzynkę samolotu. Podwonurkowie znaleźli również kolejne ciała ofiar oraz duże części rozbitych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 9. Sabora.
Państwem i ze mną. Nasi goście, doktor Monika Bartoszewicz, Akademia Finansów i Biznesu w Iskula. Witam serdecznie raz jeszcze. Pani doktor Wojciech Cywielski, Informacyjna Agencja Radiowa. Dzień dobry, panie redaktorze. I dołączył do nas w drugiej części profesor Ryszard Martynkowski, Uniwersytet Łódzki. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam profesor. Tuż przed skrótem informacji. Pani doktor, jeszcze słowo. Chciała odnieść się do kwestii działania polskich służb, jak sądzę, w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Chciałam tylko przypomnieć, że jakkolwiek pan redaktor ma rację, musimy pamiętać o tym, że taki atak może być przygotowywany przez ktoś z zagranicy, z zagranicy. I w Nojko nie ma najmniejszego problemu, żeby się stopić. Nie trzeba siedzieć w Grodzisku Mazowieckim, żeby przygotować zamach na terenie Polski. My mieliśmy już sygnały, że to może być ten sposób przygotowywania. Mamy niestety już pewien wkład w organizacje terrorystyczne. Jeżeli przypomnimy sobie o tym, kim był Krystian Garczarski, z pochodzenia Polak, przez wiele lat nieoficjalny ambasador Bin Ladena na Europę. Jeżeli przypomnimy sobie nieudane zamachy w Niemczech, które przygotowywali konwertyci, w tym Fitzgelowi, również z pochodzenia Polak, to widzimy, że tych wątków polskich w Europie jest sporo i szczególnie polscy konwertyci, którzy wyemigrowali za granicę, tu stanowią taką specjalną grupę, która może stanowić zagrożenie polskich. Zamachy terrorystyczne, szanowni państwo, są bardzo często łączone z zalewającą Europę falą uchodźców, a już sam niekontrolowany odchod z rzeszy migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu jest niebezpieczny. Państwo widzą jakąś receptę na przezwyciężenie kryzysu migracyjnego? Profesor Ryszard Martynkowski. Tej recepty najwyraźniej nie widać, dlatego że państwa nie potrafią sobie poradzić z tym zalewem migrantów i to trudno się temu dziwić, dlatego że bardzo wiele osób przewidywało taki bieg spraw, że niezależnie od tych kwestii terrorystycznych, o których państwo chyba dyskutowali wcześniej, to jest rzecz oczywistą, że zachodzi dyskusja różnego rodzaju społeczeństwa, czy te kraje, które są bogatsze, będą tak samo odwiedzane na masową skalę przybyszych krajów biedniejszych. Pytanie tylko, że regulować ten przepływ. Ta regulacja istniała przez jakiś czas, potem ona się powoli załamywała na naszych oczach, ale przypomnę, że ten napływ milionowy, który miał miejsce w ubiegłym roku, był poprzedzony napływem dziesiątek tysięcy ludzi, szczególnie do miejsc takich jak południowe Włochy czy Grecja w latach wcześniejszych i przez wiele lat kraje unijne nie były tym kompletnie zainteresowane. Hiszpania, Włochy i Grecja zwracały się do Brukseli z prośbą o pomoc i ta prośba w ogóle nie była słyszalna, także trudno się spodziewać, że w przypadku jednego dużo bardziej poważnego kryzysu nagle odnajdzie się jakiś wspaniały środek, który będzie podtrzymywał na tych migrantów. Nie, taki stan rzeczy to efekt zbyt liberalnej polityki europejskich elit, czy to zbyt prosta diagnoza, Wojciech Cygielski? Myślę, że zbyt prosta, dlatego że liberalizm to jedno, a działanie w praktyce to drugie. Bo jeśli, możemy oczywiście pomyśleć sobie w ten sposób, zamykamy Europę, nie wpuszczamy w ogóle uchodźców do Europy, sprawa się rozwiązuje. No rozwiązuje się przynajmniej na czas jakiś, ale jeśli będziemy, im bardziej będziemy zamknięci, tym większe ryzyko, że ktoś to zamknięcie będzie próbował przełamać za pomocą właśnie jakichś aktów terroru. Z drugiej strony, jeśli do Europy napływa taka wielka liczba migrantów, to mam wrażenie, że Europa nie jest sobie w stanie poradzić z takimi prostymi działaniami właśnie z tym sprawdzeniem tych wszystkich ludzi, kto rzeczywiście jest Syryjczykiem, a kto tylko udaje Syryjczyka, kto ma prawdziwy paszport, kto ma fałszywy paszport i tak dalej. Te działania tutaj w bardzo mocny sposób zawiodły, bo gdybyśmy my jako Europa potrafili stworzyć takie centra z prawdziwego zdarzenia w Grecji, we Włoszech, te centra, które przyjmują tych uchodźców i tam na miejscu już wiedzieli, że to jest człowiek, który jest podejrzany, to jest człowiek, który rzeczywiście potrzebuje pomocy i można go wpuścić. Ten człowiek się zasymiluje, ten się nie zasymiluje, bo to jest kolejna kwestia, to nie jest tylko kwestia tego, czy ktoś się wysadzi, czy nie, ale to jest też kwestia tego, że do Europy napływają ludzie z na przykład Bliskiego Wschodu, którzy nie są
są w stanie się zasymilować w Europie. Oni przypływają tutaj z operacji, ale odnajdą się w tej kulturze europejskiej i oni są bardzo ważnym kąskiem dla potencjalnych ludzi, którzy werbują w struktury czy to organizacji terrorystycznych, czy po prostu urabiają tych ludzi, mentalnie ich urabiają. Mówimy o jakichś małych, podejrzanych organizacjach, które działają gdzieś w dużych miastach europejskich, które głoszą tę ideologię nienawiści z każdej możliwej strony. Tu jakby celowo nie wymieniam nas religii, bo to nie w tym rzecz, ale tacy ludzie, którzy przypływają do Europy z nadzieją, że ich los trochę się poprawi, bo będą zarabiać jakieś pieniądze, będą mogli utrzymać rodzinę i żyć sobie w tym Sztokholmie, Berlinie, Paryżu, gdziekolwiek. Nie mają czegoś takiego, nie potrafią tego zrobić. Żyją dalej w biedzie i są opuszczeni, są poza swoją kulturą, co istotne. Oni są łatwym łupem dla takich ludzi, bo oni są rozprzedawani, ich można łatwo przekapacić jakby na stronę tych, którzy chcą dokonać jakiegoś zamachu, czy chcą namieszać, mówiąc w ten sposób. Więc to jest też jeszcze jedna kwestia, to znaczy tu moim zdaniem zawinił przede wszystkim ten moment przyjęcia jednego czy drugiego uchodźcy. Nie to, czy jesteśmy mniej liberalni, bardziej liberalni, bo no, powiedzmy sobie szczerze, Europa jako kontynent, znaczy my jesteśmy tak samo w strefie Schengen. Z Polski zamachowiec, ten potencjalnie Tunezyjczyk z Polski też mógłby, jeśli służby nie spadną na jego krok, stosunkowo łatwo przejechać sobie do Niemiec, Francji, Włoch, bo jest strefa Schengen, bo teoretycznie nikt go nie będzie kontrolował. Więc to, że to jak działają powiedzmy te zewnętrzne granice Unii w Grecji, we Włoszech, ma również wpływ na nas. Bo kiedy ten człowiek, który chce dokonać jakiegoś aktu terroru, dostanie się do strefy Schengen, to może stosunkowo łatwo przejechać do nas. Więc tutaj ideologia, polityka, powiem szczerze, ma mniejsze znaczenie niż to, jak te działania wyglądają w praktyce. Ciekaw jestem jeszcze jedno z tego stanu rzeczy, panie doktorze. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że Unia Europejska jest tak silna, jak najsłabsza grupa, najsłabszymi ogniwami Unii Europejskiej obecnie są i Grecja, i Włochy, czy te kraje, które są na celowniku tras przewodowych. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam od samego początku tego obecnego, istniejącego kryzysu, bo pan profesor słusznie podkreślił, że to nie jest pierwszy moment, kiedy Europa była skonfrontowana z problemem migracji, to jest to, że proponowano tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne, bardzo takie krótkowzroczne. Natomiast nie robiono nic i do dzisiaj robi się bardzo mało, żeby rozwiązać problem źródłowy, jakim jest sytuacja po pierwsze na Bliskim Wschodzie, ale też sytuacja w tych miejscach, w których ludzie wybierają się do Europy. Przy czym należy podkreślić to, że to nie są tylko uchodźcy, to nie są tylko ludzie uciekający przed kryzysami, wojną i śmiercią, ale to są także uchodźcy ekonomiczni, jakby podyktowana częściowo względami politycznymi, ideologicznymi. Absolutna odmowa rozróżnienia tych dwóch grup jest tutaj częścią problemu, bo ja bardzo dziękuję panu redaktorowi, który przypomniał, że to nie jest tylko zagrożenie terrorystyczne i to jest racja. Przypomnijmy sobie, że ten rok rozpoczęła kolonia, zakończył Berlin, ale rozpoczęła kolonia i kolonia pokazuje problemy współistnienia na takim poziomie kulturowym, że to kradzieże, molestowanie seksualne i nieumiejętność odnalezienia się w takich realiach życia codziennego w Europie. Są miejsca w Anglii, wcale nie jest ich mało, gdzie mieszkańcy tego kraju mówią wprost, u siebie czujemy się jak goście, jakbyśmy byli w gościnie. Powstają całe getta, przybysze z wschodu, z Afryki. Problemy mają chrześcijanie, którzy na ulicach europejskich miast, miasteczek zaczynają być i są prześladowani. Warto też przypomnieć bardzo, bardzo pomyłą kartę historii sprzed kilku miesięcy, a więc zabójstwo księdza we Francji przez muzułmanina. A więc to, o czym do tej pory mówiliśmy w kontekście prześladowania chrześcijan, patrząc w stronę Bliskiego Wschodu, patrząc w stronę Afryki, teraz ma miejsce w Europie. Doktor Ryszard Machutowski. Jeśli można jeszcze tutaj zastrzec to, co powiedziała pani doktor, Europa nie tylko nie jest częścią rozwiązania tych problemów, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, ale jest całą częścią tego problemu.
dlatego że znaczna część tych problemów, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, no, rozpoczęła się od działań krajów zachodnich, Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich. W związku z czym nie dość, że tam są wewnętrzne problemy w tych krajach, jest dodatkowo swoją polityką kraje zachodnie dokładają do tego swoje dodatkowe sytuacje, które no, powodują takie efekty, jakie powodują. No, jest takie znane powiedzenie Stefana Przemyskiego, w stanie, który jest rezultat i to, co w tej chwili widzimy, jest rezultatem także między innymi polityki zachodnich w krajów z Bliskiego Wschodu. Natomiast wracając do tego, o czym pan powiedział, no wiadomo, że napływ imigracyjny będzie tworzył takie skupiska ludności, która będzie gnąć do siebie, bo to się każdy widać, nawet chociażby, jeżeli widzimy polską diasporę w Wielkiej Brytanii, prawda? No ci ludzie starają się mieszkać obok siebie, tworzą własną kulturę, tworzą własne sklepy i to samo dotyczy właściwie niemalże każdej kultury, która jest dla imigracji. Natomiast pojawia się pytanie, na ile te kultury są do siebie dopasowane, prawda? No ile jakieś wzory kulturowe, które funkcjonują w jakimś miejscu, są zgodne z krajem przyjmującym. No i tutaj na tym polega to jest problem. No właśnie, bo rzecz też szalenie istotna, która w ostatnich dniach zamroziła opinię publiczną, zamroziła wiele osób, czyli kwestia porwania samolotu libijskich linii lotniczych, że 117 osobami na pokładzie, to szczęśliwie porywacze stopniowo wypuścili wszystkich zakładników, a po 4 godzinach sami się poddali, żądali Alżyru politycznego w Europie, chcieli też utworzyć prokadafijską partię. Po tym wydarzeniu wiele osób zaczęło ponownie zastanawiać się nad poziomem naszego bezpieczeństwa na lotniskach, a później w samolotach. Państwo wybierają się w podróż samolotem, mają obawy? Nie, może dlatego, że często podróżujemy. Znaczy tutaj zauważmy jedną rzecz, to ten samolot został porwany w Libii, a nie w Europie, to jest istotne. On tylko i wyłącznie wylądował na Malcie, która jest blisko, która była blisko Libii, no najbliżej poza Libią. Czy oni żądali azylu politycznego, tego nie do końca wiemy, bo tam było bardzo duże zamieszanie informacyjne. Oni utworzyli partię, która sympatyzowała z zabitym 5 lat temu Muammarem Kaddafi. Porwanie było bardzo dziwne i tutaj ja bym w ogóle nie wyciągał z tego, że jakichkolwiek wniosków tak naprawdę, bo Libia jest w tej chwili krajem upadłym. Tam, przypomnijmy, po obaleniu Muammara Kaddafiego do władzy doszli ci, którzy go obalali, potem oni sami zaczęli się ze sobą kłócić, w efekcie czego powstał coś w rodzaju wewnętrznego konfliktu i wojny domowej. Teraz jest w nim rząd jedności narodowej, jest w nim jeden parlament, ale tak naprawdę to jest wszystko na papierze. W praktyce zdaje się ciągle te bojówki, które kiedyś razem obalały Kaddafiego, walczą ze sobą. To jest państwo słabe, upadłe. Na lotnisku Saba w Libii, skąd ten samolot startował, jest bodajże 500 metrów od przejścia między terminalem a miejscem postojowym samolotu. W czasie tych 500 metrów można przemyśleć wszystko, więc tutaj ja bym nie przykładał z aż tak dużej wagi do tego porwania samolotu. Szczęśliwie skończyło się to bez niegrozi dla wszystkich, którzy tam na pokładzie byli, ale to nie jest przykład jakiegoś takiego wzmożenia działań terrorystycznych w Europie, ponieważ to wszystko działo się tam, w Libii. Jeśli porównamy sobie systemy zabezpieczeń na lotniskach, jakkolwiek możemy je krytykować w Europie, w Brukseli, Paryżu, Warszawie, to one są nieporównywalnie lepsze od tego, co jest w Libii, ponieważ w Libii naprawdę można przenieść wszystko, można zrobić wszystko, bo w kraju jest chaos. To, że to porwanie akurat do niego doszło tuż po zamachu w Berlinie, to też jest moim zdaniem przypadek. Tam jest łatwo, to znaczy gdybyśmy my teraz, jak tu siedzimy, wymyślili sobie, że porwiemy samolot z Libii, to po przedostaniu się tam, myślę, że to nie zajęłoby nam taka operacja, przygotowanie takiej operacji nie zajęłoby nam dłużej niż 2 dni. Faktem, że to ma działanie psychologiczne oczywiście, bo to może w pewnym sensie wystraszyć część ludzi, że w samolotach jest niebezpiecznie. Tylko znowu, pamiętamy to, co się działo po 2001 roku, po zamachu z 12 września, kiedy tam użyto samolotów, gdzie tam zapanowała psychoza. Zaraz po tych zamachach, jak się pojawił na pokładzie samolotu człowiek pochodzenia arabskiego, to wszyscy byli od razu zestresowani na pokładzie, że dojdzie do zamachu, że on się wysadzi i tak dalej. To jest bardzo dużą rolę takich samolotów. Zamiast podróż samolotem, pani doktor czuje obawy, czy czuje się bezpiecznie? Mamy chwilę do czynienia z sekuryzacją, co jeżeli brzydko nazywa życia publicznego w Europie. Jeżeli popatrzymy na te bariery, czy
targach bożonarodzeniowych teraz w całej Europie. Jeżeli przypomnimy sobie faktycznie, jak wyglądała odprawa samolotowa 10 lat temu, jak wygląda obecnie. Jeżeli popatrzymy na to, do jakiego stopnia godzimy się na jednak pewną obecność sił pożądanych. Przypomnijmy sobie, ile funkcjonariuszy mundurowych to oni na przykład w Francji w tym okresie bożonarodzeniowym i świątecznym. To są tysiące osób, to jest 7 tysięcy żandarmerii, jeżeli nie licząc policjantów, nie licząc firm ochroniarskich, specjalnie tego wynajętych. Europa jest takim społeczeństwem, w którym Ulrich Beck w swojej książce Społeczeństwo ryzyka pisał, że my się boimy samego ryzyka niebezpieczeństwa, ale powoli tak trochę to się przeradza w taką wojnę przedrogową, bo faktycznie, jeżeli przypomnimy sobie te takie najbardziej newralgiczne miesiące, kiedy codziennie niemal było słychać o jakimś napadzie z maczetą, pociągów, na ulicy. Europejczycy trochę przestawili swoje rozumowanie i swoje postrzeganie też tego, czym jest bezpieczeństwo, ona zaczyna się przygotować. 25 lat temu, 26 grudnia, przestał istnieć ten Związek Radziecki. To data, której w Rosji oficjalnie nie świętuje, ale 25 lat po tym wydarzeniu badania pokazują, że Rosjanie wciąż tęsknią za ZSRR. Rosyjskie władze podkreślają jego osiągnięcia, przeliczają czarne karty historii. No i to, że Władimir Putin będzie dalej starał się odzyskiwać wpływy w krajach będących dawniej pod butem Moskwy, jest pewne. Pytanie, gdzie będzie to chciał robić w 2017 roku i czy to będzie przynosiło również kolejne zagrożenia, w tym terrorystyczne, dla mieszkańców Europy? Profesor Ryszard Machnikowski. To jest bardzo dobre pytanie. Ja mam takie przekonanie, że 2018 rok będzie rokiem bardzo wielkich zaskoczeń dla między innymi także krajów leżących na wschodzie Europy. I ta polityka putinowska, wszystko zależy od tego, czy ona będzie odnosiła powodzenie, czy nie, w zależności od tego, czy kraje zachodnie będą pozwalały na prowadzenie pewnych działań, czy też będą je powstrzymywały. No tutaj oczywiście największy znak zapytania kierujemy w stronę Stanów Zjednoczonych i nowej administracji prezydenta Trumpa i w tym roku dowiemy się, prawda, jaka ona rzeczywiście jest. Natomiast jeżeli chodzi o powiązania z Rosji z terroryzmem, to one są dość oczywiste, znane i historycznie dość dobrze rozpoznane. Ja myślę, że niezależnie od tego, jaki jest ewentualny związek państwa rosyjskiego z różnego rodzaju aktami terroru, proszę zwrócić uwagę, że te akty terroru działają na rzecz Rosji. Sytuacja w Niemczech po tym zamachu, sytuacja Angeli Merkel zdecydowanie się pogorszyła. W tej chwili wszyscy pytają się, czy będzie w stanie wygrać kolejne czwarte wybory i zostanie kanclerzem. Ja myślę, że próby zamachu będą prowadzone także we Francji, żeby zdestabilizować jeszcze bardziej sytuację we Francji przed wyborami prezydenckimi. Także niezależnie od tego, my tego nie wiemy, prawda, o tym ewentualnie mogą się wypowiadać przedstawiciele służb, którzy raczej na ten temat dość niechętnie się wypowiadają, ale zakładamy, że te wszystkie działania, które mają na celu destabilizację Europy, Rosji pomaga ze względu na to, że po prostu Europa nie zajmuje się Rosją, wtedy nie ma czasu na to. A jak w tym wszystkim odnajdują państwo zabicie rosyjskiego ambasadora? Andrii Karłow został zabity kilkoma strzałami z pistoletu, gdy otwierał wystawę fotograficzną w jednej z galerii w Ankarze. No to jest oczywisty odwet za działania rosyjskie w Syrii, w Aleppo. Oczywisty, chociaż nie wiemy do końca, czy ten człowiek, ten 22-letni były policjant, który dokonał tego zamachu, który zabił ambasadora, czy działał sam, czy działał z polecenia jakiejś grupy. Wiele wskazuje na to, że sam. Wiele wskazuje na to, że było to takie działanie szaleńca. No niemniej jednak nastroje antyrosyjskie w pewnej części Turcji są. I nastroje antyrosyjskie tak samo są w części Syrii. Znowu, wszystko zależy od tego, gdzie popatrzymy. Jeśli popatrzymy na zachodnie Aleppo, które było zagrożone przez działania rebeliantów ze wschodniego Aleppo, no to oni mówią o wyzwoleniu wschodniej części Aleppo, między innymi przez Rosjan. Jeśli popatrzymy na wschodnie Aleppo, no to Rosjan się tam traktuje bardzo źle. Więc to oczywiście zależy. Natomiast jak popatrzymy na samą Turcję, to Turcja przez wiele miesięcy nie chciała angażować się bezpośrednio w konflikt w Syrii po to, żeby nie dochodziło na jej terenie do zamachów. Do tych zamachów zaczęło dochodzić, Turcja się zaangażowała w Syrii i to powodowało kolejne zamachy. I oczywiście zaangażowanie Rosji, ta taka mocarstwowa próba rozgrywania świata, w tej chwili akurat w Syrii, wcześniej na Ukrainie,
być może w przyszłym roku albo w latach kolejnych jeszcze gdzie indziej, tego nie wiemy. Ona też może nieść ze sobą jakby zwiększone ryzyko zamachów w samej Rosji. Tylko znowu, pytanie, na ile będzie łatwo, na ile będzie trudno. No, służby rosyjskie jednak w samej Rosji myślę, że działają stosunkowo dobrze, więc tam, tam pewnie będzie trudniej dokonać zamachu niż nie wiem, w Paryżu czy w Brukseli. Ale tak, to jest zwiększona aktywność Rosji, Putina na różnych frontach. Ta taka aktywność już wojenna albo parawojenna. Przynosi i oczywiście niesie ze sobą ryzyko, jak zawsze. Tak samo jeśli chodzi o Turcję, czego wyrazem był właśnie ten zamach na rosyjskiego ambasadora Andrzeja Karłowa. To jeszcze to samo pytanie, dr Monika Bartoszewicz. Ja myślę, że zgadzam się z panem profesorem, z panem redaktorem. Syryjski gambit ze strony rosyjskiej to jest tylko część geopolitycznej układanki, na którą trzeba spojrzeć. Stosunki rosyjsko-tureckie. To jest osobny temat, na który warto pewnie szerzej porozmawiać, bo to nie jest tylko to morderstwo. Wcześniej przypomnijmy sobie te przepychanki dyplomatyczne, ale nie tylko kwestie zestrzelania lub nie samolotów. To jest kwestia tego, kto się bardziej może rozepchnąć w regionie, czyje będzie na wierzchu. Ja muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem obserwuję to, co się tam dzieje, bo zarówno Putin, jak i Erdogan, oni są do siebie po prostu warci. To jest dwóch bardzo zmyślnych polityków, doskonale rozgrywających Europę, bo i jeden, i drugi świetnie sobie z tym radzi, o czym należy też pamiętać, bo te gry dotyczą właśnie nie tylko regionu Bliskiego Wschodu, one także w pewnym sensie, w dużym stopniu dotyczą Brukseli i będą ważne także w kontekście polityki polskiej, także zobaczymy. To jeszcze na zakończenie, bo zmierzamy do finału naszej wtorkowej debaty poranka. Chciałem zapytać pana profesora o pana największe obawy względem terroryzmu, zamachów terrorystycznych w kontekście najbliższych miesięcy. Gdzie, kto i jakiego rodzaju może przeprowadzić ataki w Europie? Znaczy jeśli można, bym troszeczkę zmienić to wreszcie do pytania, dlatego że my właśnie mamy tendencję do skupiania się na tym, kto, gdzie, jak, tymczasem to, czy to jest jedna, czy dwie osoby, czy one pochodzą z Tunezji, czy na przykład z Maroka, czy użyje się ciężarówki, czy ładunków wybuchowych, czy zamachowców samobójców, jest tak naprawdę najmniej istotne, jeżeli się dyskutuje o terroryzmie. Ważny jest skutek, prawda? Widzimy, że skutek tych akcji, które do tej pory miały miejsce na terenie Europy, istnieje, dlatego że akty terrorystyczne wpływają na świadomość społeczeństwa europejskiego i wpływają tym samym na pewne decyzje polityczne, prawda? Terroryści chcą wykorzystać akty terroru do manipulowania strachem celem wpłynięcia na poglądy polityczne ludzi, które mają je skłonić do głosowania na takie czy inne partie, licząc na to, że dojdzie do większej konfrontacji na terenie Europy. Tutaj bardzo wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że celem państwa islamskiego i innych grup dżihadystycznych jest napuszczenie na siebie dwóch grup, grup autochtonicznej i grupy napływowej, niezależnie od tego, czy ci imigranci rzeczywiście jadą tam z myślą o prowadzeniu działalności terrorystycznej, czy po prostu jadą, żeby zarobić pieniądze, być może będą zalienowani tego rodzaju działaniami i reakcją krajów zachodnich na ataki terrorystyczne. W związku z tym największa obawa wynika z dalszej, że tak powiem, radykalizacji obu tych społeczności europejskich, tak to nazwijmy, bo część tych ludzi jest po prostu potomkami imigrantów, która mogłaby doprowadzić do takiej sytuacji wybuchu społecznego. To gdyby rzeczywiście się ziściło, byłoby niesłychanie niebezpieczne. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, panie profesorze, i dziękuję za państwa udział w tej debacie. Debacie o wydźwięku pesymistycznym, ponurym, ale myślę, że u progu roku 2017 winniśmy życzyć sobie wszyscy, aby no i tych zamachów terrorystycznych było jak najmniej, a najlepiej by nie było ich w ogóle. Doktor Monika Bartoszewicz, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dziękuję pani doktor za udział w poświątecznej debacie. Nasz gość telefoniczny, profesor Ryszard Mafnikowski, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję panie profesorze. A także redaktor Wojciech Cegielski, Informacyjna Agencja Radiowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję również państwu, Łukasz Sobolewski. Kłaniam się, to była debata poranka. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Reklama.
Wojtek i Reneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład akumulatorowy odkurzacz pionowy Samsung 2 w jednym z dodatkową baterią od producenta. Teraz o 49 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na produkty RTV, małe i duże AGD oraz sprzęt komputerowy otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt.pl. No, porozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Pamiętaj, tylko do końca roku w Saturnie tysiące produktów z technologicznym rabatem aż do 15%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego, od Azji Środkowej po kraje afryckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. Autopromocja. Takie widać, że takie słoneczne, takie... Nie to, że... Minęła 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wichury nad Polską. Strażacy interweniowali w nocy ponad 800 razy. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, a także na Pomorzu, Wielkopolsce i województwie lubuskim. Do polskiej gospodarki wraca inflacja. Według ekspertów grudzień może być pierwszym miesiącem wzrostu cen w ujęciu rocznym. Musimy wydawać więcej pieniędzy na zakup towarów i usług. Nasze dochody tracą na wartości. Nasze oszczędności tracą na wartości. Rosyjskie służby poszukiwawcze znalazły czarną skrzynkę samolotu, który w niedzielę rozbił się nad Morzem Czarnym. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Wdzięczne kobiece i szczycielska szyja Orkan Barbara daje się we znaki mieszkańcom całej Polski. Wiatr osiąga prędkość 80, a nawet 120 km na godzinę. Na Bałtyku szaleje sztorm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Pomorza, ostrzeżenia pierwszego stopnia. Nad morzem, gdzie wieje najsilniej, obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. To oznacza, że żywioł może stanowić zagrożenie życia i powodować duże straty materialne. Ostrzeżenie dla Pomorza wygaśnie dopiero jutro o godzinie 14. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim wydano też ostrzeżenia hydrologiczne. Mają one najwyższy, trzeci poziom. O bilans strat i prognozy na najbliższe godziny pytamy reporterkę Polskiego Radia 24 Ewę Wasążnik. Strażacy ponad 830 razy wyjeżdżali minionej nocy do interwencji związanych z wichurami przechodzącymi nad Polską. Liczba ich interwencji cały czas rośnie. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frontczak podkreśla, że wichury wyrządziły największe szkody w północnej i zachodniej Polsce. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, a także na Pomorzu, Wielkopolsce i województwie lubuskim. Przede wszystkim to są setki połamanych i powalonych przez wiatr drzew, które utrudniały komunikację. Wiele ulic, dróg było zatarasowanych drzewami. To były główne nasze działania. W kilku przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Wiatr pozrywał też linie energetyczne i uszkodził stacje transformatorowe. Około 27 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Najwięcej, bo 15,5 tysiąca w województwie zachodniopomorskim. Służby energetyczne i strażacy usuwają uszkodzenia. Według synoptyków silny wiatr ma wiać się do godziny 15. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zachowanie ostrożności. Musimy pamiętać, że kiedy wychodzimy z domu, powinniśmy zamknąć okno, zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą znajdować się na balkonach lub parapetach, żeby wichura nie podarła. Kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami. Strażacy przypominają również, że jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, to w czasie wichury nie można szukać schronienia pod drzewami czy słupami elektrycznymi. Najlepiej nie wychodzić z domu i dla bezpieczeństwa lepiej nie wyglądać przez okno. Najnowszy bilans wichur przedstawiła nasza reporterka Ewa Wasążnik.
informacjach teraz bilans drogowy. Przez 3 dni świąteczne na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców, informuje Komenda Główna Policji. Przed rokiem w 177 wypadkach zginęło 18 osób, 246 było rannych. Policja zatrzymała wówczas 735 nietrzeźwych kierowców. W porównaniu do ubiegłego roku, jeśli chodzi o nietrzeźwych kierowców,